Bonjour tout le monde! Tutaj Ania z kanału Marchewka w Paryżu. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tym, jak Paryżanie lubią robić zakupy oraz pokażę Wam mój ogromny pourlopowy hol zakupowy. Minęły właśnie 2 dni, odkąd wróciliśmy do Francji, więc wypadałoby wybrać się na zakupy. Zaraz na nie jedziemy całą rodziną. Jak się pewnie domyślacie, przed urlopem wyczyściliśmy cały dom, wyczyściliśmy lodówkę i szafki i nie mamy totalnie nic do jedzenia. Także te zakupy wypadałoby zrobić. Ale zanim pojedziemy na te zakupy, chciałabym Wam trochę poopowiadać o tym, jak Paryżanie i mieszkańcy regionu paryskiego, nazwijmy ich wszystkich Paryżanami, żeby było łatwiej, robią zakupy. Zacznijmy od tego, że Paryżanie uwielbiają robić zakupy na targach. Targi nazywają się po francusku marché. Jest ich w Paryżu i regionie cała masa w różne dni tygodnia. Paryżanie uwielbiają kupować tam świeże owoce i warzywa. Wiecie, targi są różne, są droższe czy tańsze, w zależności od miasta. Ja zbytnio targów nie lubię, bo nienawidzę tłumów, ale mój mąż bardzo często tam jeździ i czasami naprawdę trafiają się fajne okazje, jeżeli chodzi o ceny. Swoją drogą, któregoś dnia, kiedy będę miała więcej czasu, może wybierzemy się na jakiś targ. Może chcecie zobaczyć, jak taki paryski czy podparyski targ wygląda. Dajcie znać. Paryżanie oczywiście bardzo często też robią zakupy w zwykłych sklepach, zwykłych marketach. Ale wiecie, styl życia we Francji ogólnie jest trochę inny od tego stylu życia w Polsce. Sklepy mają inne godziny otwarcia. Tutaj przeważnie sklepy otwierają się o godzinie 8:30, 9:00, a zamykają maksymalnie o godzinie 21:00. I biorąc pod uwagę to, że standardowy tryb pracy, standardowe godziny pracy w Paryżu i regionie to mniej więcej 8:30, 9:00, 17:00, 17:30, więc tego czasu na zrobienie zakupów jest tak jakby mało. Co skutkuje niestety niezłym piekiełkiem w sklepach w soboty i w niedzielne poranki. I tutaj pojawia się alternatywa, coś co na początku mnie tutaj ogromnie zaskoczyło, a teraz już nie dziwi, teraz uważam, że jest to bardzo fajna sprawa. Chodzi mi tutaj o dostawę do domu. Bardzo wielu Paryżan robi zakupy z dostawą do domu. Czy to przez aplikację bądź stronę internetową, czy to na miejscu w sklepie. Taka dostawa jest oczywiście płatna i koszt zależy od tego, ile zakupów robimy, za jaką kwotę i jak daleko od tego sklepu mieszkamy. Jak takie zakupy z dostawą wyglądają? Wygląda to tak, że albo zamawiamy sobie zakupy przez aplikację bądź stronę internetową, płacimy za nie. I ustalamy sobie, którego dnia i o której godzinie chcemy, żeby ta dostawa się odbyła. A jeżeli chodzi o zakupy w sklepie, to robimy sobie nasze zwykłe zakupy, następnie podjeżdżamy z tym naszym koszem zakupowym do kasy. Najczęściej nazywa się ona caisse livraison, i tam już przy tej kasie czekają panowie, którzy będą te nasze zakupy pakować do takich dużych plastikowych kontenerów. Najczęściej właśnie takie kasy są otwierane w weekendy. I wtedy już przy tej kasie płacimy sobie rachunek, płacimy sobie za dostawę i umawiamy się wtedy z panami, kiedy oni z tymi zakupami do nas podjadą. Powiem Wam, że jest to bardzo fajna sprawa. Na początku nie zdawałam sobie zupełnie z tego sprawy, ale naprawdę nie tracimy czasu na robienie zakupów. Te zakupy sobie do nas przyjeżdżają i jeżeli trafimy na bardzo miłego pana, to jeszcze te zakupy trafią pod same nasze drzwi. Bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś mieszka na jakimś wysokim piętrze, na przykład 4., 5., 6., bez windy. Druga taka alternatywa do stacjonarnych zakupów, która ostatnio dosyć mocno się rozwinęła, jest to drive.
Drive jest chyba czymś bardzo powszechnym w Ameryce na przykład, bo wszystkie dziewczyny, które w Ameryce mieszkają, a które ja na YouTubie oglądam, z takiej formy robienia zakupów korzystają. Takie zakupy bardzo często, z tego co kojarzę, robi Kasia z kanału Polska Mama z USA, którą bardzo często oglądam i którą pozdrawiam, jeżeli jakimś cudem ogląda ten film. Drive jest to zjawisko dosyć nowe we Francji i różni się od zakupów z dostawą do domu tym, że sklep nam te zakupy robi, a my sobie po te zakupy jedziemy, je odebrać. Drive bardzo się tutaj rozwinął podczas pandemii. Pamiętam, że próbowałam wiele razy robić zakupy, żeby uniknąć stania w kolejkach do sklepów i za każdym razem nie było wolnych miejsc na odbiór na parę dni do przodu. To jest naprawdę nie do pomyślenia. A w obecnych czasach, w czasach normalnych, można sobie takie zakupy odebrać już nawet za godzinę. Jak wyglądają zakupy na Drive'ie? Gdzieś Wam tutaj z boku wkleję screen ekranu z mojego telefonu. Wybieramy sobie produkty w aplikacji, wkładamy je do koszyka, następnie płacimy, po czym wybieramy sobie dostępną datę i godzinę odbioru tych zakupów. Jak wygląda Drive we Francji? Jest kilka opcji. Najczęściej wygląda to tak, że podjeżdżamy sobie na parking sklepu w jakieś wyznaczone miejsce i wychodzi jakiś pan czy pani z obsługi i wynosi nam nasze zakupy, a czasem nawet wkłada je nam do bagażnika. Druga opcja, bardzo często stosowana na parkingach podziemnych sklepów. W regionie Paryża takich podziemnych parkingów pod sklepami jest bardzo dużo. I zakupy można sobie odebrać w czymś w rodzaju paczkomatu. Kolejna opcja, raczej stosowana głównie w samym Paryżu, w samym jego centrum, są to tak zwane drive piéton, czyli drive, które można sobie odebrać pieszo, bez samochodu. Wiecie, w Paryżu bardzo dużo ludzi samochodów nie posiada, bo w Paryżu najlepiej przemieszczać się komunikacją miejską albo rowerem i takie drive'y piesze są jak znalazł. Jest jeszcze ostatnia opcja i z takiej opcji dzisiaj skorzystamy. Dotyczy ona chyba tylko sklepów Leclerc. Jest to drive, który odbiera się w magazynie, a nie w sklepie. Moim zdaniem jest on lepszy od zwykłego drive'a, bo wiecie, zwykłego drive'a pracownicy robią na terenie sklepu, czyli tak naprawdę biorą artykuły, które już zostały przez różnych klientów pomacane, zniszczone i tak dalej. A jeżeli robimy zakupy w takim drive'ie w magazynie, no to dostęp do tych artykułów mają tylko i wyłącznie pracownicy i jest większa szansa, że te artykuły będą w bardzo dobrym stanie. Oczywiście zabieram Was do tego drive'a ze sobą. Nie wiem, ile uda mi się nagrać, bo też nie chciałabym jeździć pracownikom drive'a po oczach kamerą. No ale mam nadzieję, że coś tam uda się nagrać. Także już nie przedłużając, jedziemy na zakupy. Drive prezentuje się następująco. Moim zdaniem przypomina on trochę stację paliw. Tutaj mamy taką maszynkę, taki automat. Należy tutaj zeskanować kod, który otrzymujemy w aplikacji, gdy nasze zamówienie jest już gotowe do odbioru. Gdy zeskanujemy ten kod, pracownicy wiedzą, że jesteśmy na miejscu i mogą to zamówienie nam przywieźć. I tutaj widać te plastikowe kontenery, o których wspominałam, w których przywożone jest nasze zamówienie.
Naprzeciwko mamy Lidla, też tam dzisiaj pojedziemy, bo niestety na drive nie było wszystkiego, co chciałam. Gdyby ktoś chciał w międzyczasie zrobić sobie pranie albo wymienić sobie butlę gazową, to tutaj ma taką możliwość. Tam do środka oczywiście nie wejdziemy, bo klienci mają zakaz, ale w środku znajduje się ogromna chłodnia z regałami, na których znajdują się różnego rodzaju produkty spożywcze i nie tylko. Ten akurat drive czynny jest od poniedziałku do soboty, a poza funkcją drive'a możliwa jest też dostawa zakupów stąd do domu. I tutaj macie przykład, w jaki sposób zakupy do nas wyjeżdżają. Nasze zakupy prezentują się tak, także my to pakujemy do samochodu i widzimy się już za chwilę. I voilà, całość zakupów prezentuje się następująco. Zapłaciliśmy za to wszystko około 150 euro. Wydaje mi się, że całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że w lodówce i szafkach nie mieliśmy zupełnie nic. Wydaje mi się, że zapłaciliśmy podobną kwotę za zakupy z ostatniego holu zakupowego. Także ja to wszystko ogarniam i już Wam pokazuję. Wydaje mi się, że ceny będą pojawiały się na ekranie, tak będzie po prostu szybciej. Tutaj mamy dwie paczki mleka pełnotłustego. To mleko we Francji raczej nigdy nie jest na promocji, raczej wszyscy piją mleko półtłuste, ale jako że moja córka przerzuciła się na zwykłe mleko i mleko pełnotłuste musi pić, dlatego żeby było sprawniej, przerzuciliśmy się wszyscy na mleko pełnotłuste. Tutaj mamy pieluchy i pancy marki Lidl. Raczej nie było na niej jakiejś szczególnej promocji. Bardzo cieszy mnie fakt, że udało nam się w końcu dostać pancy z Lidla, bo rozmiar mniejszy niż 6 jest tutaj bardzo trudno dostać, a zwykle pancy z Lidla mają bardzo dobrą cenę, a moim zdaniem niczym nie różnią się od innych markowych, na przykład Pampersów czy Huggies. Tutaj mamy chusteczki do prania z Lidla, nie są drogie, a moim zdaniem robią robotę i odplamiacz wpłynie. Powiem Wam, że do tej pory używam odplamiacza w sprayu albo w proszku, a będąc na urlopie u rodziców przekonałam się do tego odplamiacza wpłynie. Stwierdziłam, że daje radę, więc postanowiłam go kupić i u siebie. Tutaj mamy wszystko, co niezdrowe. Pepsi, Sprite, Fanta, sok pomarańczowy, ale skład chyba nie jest najlepszy, biorąc pod uwagę cenę. I Arizona była w dobrej cenie, więc wzięłam. Tutaj mamy 3 kilo makaronu, był w bardzo dobrej cenie, więc wzięłam. U nas makaron bardzo szybko schodzi, więc na pewno się on nie zmarnuje. Tutaj mamy dwa stałe elementy mojego śniadania, płatki owsiane i masło orzechowe z Lidla. Tutaj mamy trochę pieczywa, tutaj mamy chleb, chyba pełnoziarnisty, wieloziarnisty. W każdym razie jest bardzo dobry. U nas w piekarni, o ile bagietki są pyszne, tak chleb nie nadaje się do zjedzenia, więc ratujemy się tym z Lidla. I tutaj mamy jeszcze 3 croissanty z migdałami. Też pycha. Tutaj mamy passatę i sos pomidorowy. Moim zdaniem te dwie firmy są najlepsze, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Tutaj mamy koncentrat pomidorowy. Jako ciekawostkę powiem Wam, że nie można go kupić na sztuki. Trzeba go właśnie kupić w takich opakowaniach po 3 albo 6 sztuk. Tutaj mamy 2 sery żółte do kanapek albo hamburgerów. Serek typu Almette z czosnkiem i ziołami. I zwykły serek do smarowania na chleb. Tutaj mamy camembert i pewnie będziecie się śmiać, ale ja dopiero na tych zakupach odkryłam, że można kupić już camembert pocięty na porcję. Tutaj mamy 20 jajek i powiem Wam, że ceny jajek we Francji to jest jakaś totalna pomyłka. Miałam nadzieję, że jak wrócimy z urlopu, to ceny się już unormują, ale tak się jednak nie stało. Na początku mówili, że to przez wojnę na Ukrainie, później, że przez ptasią grypę, a teraz w sumie nie wiem, co wymyślili. Tutaj mamy tak zwany zestaw awaryjny, kiedy trzeba zrobić obiad w 5 minut. Bułki do hamburgerów i paluszki rybne.
My wybieramy takie z największą ilością ryby w środku. Tutaj mamy serki Kiri i serki Petit Louis, które to francuskie dzieci uwielbiają sobie zjeść na deser po skończonym obiedzie. Moim zdaniem te serki smakują tak samo jak serki Kiri, aczkolwiek mają zdecydowanie bardziej kremową konsystencję. I tutaj mamy cukier w kostkach, mój mąż nie wyobraża sobie kawy bez cukru. I tutaj awaryjnie mamy kilka croissantów przemysłowych, powiedzmy. W razie czego, gdyby nikomu nie chciało się iść do sklepu albo do piekarni. Mają dosyć długą datę, więc na pewno je zjemy. I tutaj mamy pałeczki surimi, coś czego ja nienawidzę, a mój mąż uwielbia, więc niech ma chłopak, niech się chłopak cieszy. I tutaj jeszcze trochę niezdrowych rzeczy, herbatniki, ciasteczka a la polskie hity i tutaj jeszcze ciasteczka w kształcie misiów, które zabieramy ze sobą na plac zabaw albo do parku. I ser tarty do spaghetti i muszę Wam tutaj powiedzieć po tym moim pobycie w Polsce, że jeżeli chodzi o tarte sery, to we Francji naprawdę wybór jest ogromny w porównaniu do Polski. I tutaj mamy ciasto marmurkowe dla tej części mojej rodziny, która absolutnie nie akceptuje śniadań na słono. Tutaj mamy gnocchi, coś a la nasze polskie kopytka. Chyba gnocchi też są dostępne w Polsce, jeżeli mnie pamięć nie myli. I tutaj mamy makaron w kształcie liter alfabetu. Oczywiście jest to makaron, który kupiłam z myślą o mojej córce. W Polsce moja córka została rozpieszczona makaronem w kształcie psiego patrolu albo świnki Pepy, a we Francji raczej takich rzeczy nie ma. Raczej takiego makaronu się nie spotyka, chyba że od czasu do czasu w jakimś Lidlu albo Aldim. Pozostaje mi na ten moment zakupienie jedynie makaronu w kształcie literek. Tutaj mamy ryż basmati, nasz ulubiony. Jeżeli chodzi o mięso, to tutaj mamy dwie paczki fileta z kurczaka w plasterkach. Teraz część jogurtowa. Tutaj mamy musy czekoladowe dla mnie, jogurty pitne waniliowe i musy owocowe. I niech Was tutaj nie zmyli to opakowanie, to nie jest dla mojej córki, a dla mojego męża. I tutaj mamy kostkę zwykłego masła marki Leclerc. Za masło też tutaj się płaci jak za złoto. No kto by kiedyś pomyślał, że kostka zwykłego masła będzie kosztowała 2 albo 3 euro. Ale z tego co kojarzę, to w Polsce akurat pod tym względem też nie jest lepiej. Teraz przechodzimy do części owocowo-warzywnej. Tutaj mamy marchewki, cytryny, czosnek i pietarki. Pietarki niestety francuskie, zwykle biorę te, które przyjeżdżają z Polski. Niestety tym razem te z Polski były bardzo brzydkie. Tutaj mamy jeszcze kilka bananów. Tutaj mamy podłużną paprykę, uwielbiam ten rodzaj papryki. Tutaj mamy trochę pomidorów. Tutaj mamy kilka śliwek, brzoskwini albo nektarynki, nigdy nie wiem co jest co. I jabłka, tym razem francuskie, kiedyś często widziałam polskie, ale tym razem niestety nie. Tutaj mamy buraki, najczęściej buraki we Francji można dostać w tej właśnie formie, już ugotowanej. Czasami zdarzają się buraki surowe, ale jednak trzeba się ich trochę naszukać. Tutaj mamy ulubione jedzenie mojej córki, mini ogórki z Hiszpanii i mamy jednego zwykłego ogórka. Muszę Wam powiedzieć, że od czasów ostatniego hola zakupowego ogórki staniały o ponad 100%, także super. Na zakończenie jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Kalendarz. Początek roku szkolnego zapowiada się u mnie naprawdę gorąco. Ja mam raczej dobrą pamięć, ale we wrześniu będę miała do zrobienia tyle rzeczy, że sobie go na wszelki wypadek zakupiłam. I tutaj mam jeszcze szczoteczki do zębów, dziecięce. Niby nic szczególnego, ale moim zdaniem we Francji, a raczej tutaj gdzie ja mieszkam, dosyć ciężko dostępne są rzeczy do higieny jamy ustnej dla dzieci poniżej 3 roku życia. Dlatego jak coś tylko widzę, to od razu to kupuję. No dobrze, w tym odcinku to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach,
Dyskutujcie w komentarzach, dajcie znać, jak u Was się robi zakupy i dajcie koniecznie znać osoby mieszkające w Polsce, czy w Polsce też w taki sposób można zrobić zakupy. Ja wiem, że można jakieś zakupy sobie przez internet zamówić, a później odebrać, ale czy istnieje Drive? Nie mam pojęcia tak naprawdę. Dajcie znać. Tymczasem jak zwykle lajkujcie filmy, jeżeli Wam się podobają, subskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło i widzimy się już w następnym filmie z Paryża. A bientôt!